wiedzą Państwo, że mamy wciąż tutaj pod centralnym cały ten wrzaskliwy system warszawski, moherowy zresztą, a propos. Proszę Państwa, no, chcemy Państwu powiedzieć, poinformować, że nasi mormoni, święci w dniach ostatnich, uciekli stąd, z Polski, a uciekli. I krawaty są tylko i wyłącznie w muzeum, czyli muzeum, powiedzmy to właściwie, prawdziwie, jako że nasze radio Tok FM Eura Conchita Extra jest też edukacyjne. Zejdź w dół, tu w kanale naszym Wisiolandia, zobaczysz galerię XX1, a w galerii XX1 tysiące krawatów, którzy mormoni z USA zostawili tu w Polsce, a w katolickiej na Mazowszu i uciekli. Oni zawsze tak uciekali, uciekli też mormoni, proszę Państwa, z Iraku i zawsze taką mają taktykę wycofywania się, podczas gdy katolicki biskup taki, no przecież nie Jakub, bo to nawet nie ma prawosławnych ludzi, został z farbą w butelce ugoniony, wygoniony, przepędzony, ugodzony 5 czy iloma strzałami w tyłek przez uczonego świeckiego, bo wlewał czerwoną farbę za obraz, aby ta Matka Boska płakała, czy Jezus Chrystus krwią. No, także proszę Państwa, nie ma tu w Warszawie, nie ma świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. I teraz jest tylko Wigilia katolicka 24. Jak będą jeść, no to przecież to nie będą jeść mormoni, nie będą jeść prawosławni, ani Świadkowie Jehowy, tym bardziej ani ewangelicy, tylko wyznawcy papieża. To będą, jak te ryby będą jeść, to wszystko. A księża wasi katolicy, to będą jeść kotlety schabowe, no, mięso, golonkę. I w piątek też jedzą. Także oni jako ta pierwsza klasa, o sobie tak myślą, pierwsza klasa. A wam to nie pozwalają jeść mięsa. Także Biblia mówi też, że przyjdą tacy, którzy pewne dni będą uważali za szczególnie święte, albo że będą zabraniać spożywania pewnych pokarmów. No, i apostoł Paweł właśnie powiedział do tych Żydów, że boję się, że nadaremnie natrudziłem się nad wami, no bo skoro do tych sabatów wracacie, do kultu święta słońca, poczytaj w gazetach świątecznych teraz o 25 grudnia, o Saturnaliach ku czci narodzin słońca.